Drodzy bracia i siostry, już pierwsze czytanie mówi nam o pasterzach i zaczyna się od słów bardzo mocnych. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. To jest bardzo ważne doświadczenie w historii zbawienia, którego dokonał Izrael i które analizuje, można by powiedzieć, wskazuje na nie prorok Jeremiasz, ale nie tylko prorok Jeremiasz, bo podobne słowa, może jeszcze mocniejsze, znajdziemy u proroka Ezechiela. Pan Bóg dał Izraelowi pasterzy, królów, kapłanów, lewitów, ale jak widać z tych słów, nie spełniali właściwie swej roli. Pan Bóg zapowiada, że policzy się z nimi. Oto ja zajmę się nieprawością waszych uczynków. Ale nie tylko to. Zapowiada jednocześnie, że sam będzie pasł swoje owce. Że da im pasterza według swego serca. Wiemy, że tym pasterzem według serca Bożego jest Jego Syn, Jezus Chrystus. To On jest naszym pasterzem. Ale to doświadczenie, którego dokonał Izrael, nie tylko dla Izraela jest ważne. Po to, żeby Izrael wiedział, że Bóg jest ich pasterzem i że tym pasterzem ziemskim ma być Mesjasz. Ważne to jest i dla nas. Bo bracia i siostry, jest rzeczą bardzo ważną w naszym, że tak powiem, rozwoju duchowym, żebyśmy się rozczarowywali ludźmi jako pasterzami. Bo byłaby bardzo płytką i niedoskonałą, wręcz niebezpieczną ta nasza religijność czy pobożność, jeśli by ona oparta była tylko o ludzi, o słabych ludzi. Sami wiecie, tak się często dzieje. Ktoś powiedział bardzo celnie, że jeśli ktoś podchodzi z kościoła z powodu księdza, który się niewłaściwie, albo może nawet gorsząco zachowuje, to znaczy, że nigdy w swoim życiu nie spotkał Jezusa Chrystusa. Nasza religijność, nasza pobożność, widać to zresztą już w Starym Testamencie, nie może być oparta o ludzi. Pewnie, że ludzie w tym wszystkim są bardzo ważni, bo przecież pierwszymi, którzy nas prowadzą do Pana Boga, są nasi rodzice, nasze środowisko rodzinne. To tam najpierw uczymy się wiary, potem przychodzą kolejni. Oczywiście w tym wszystkim także kapłani, biskupi, papież. To wszystko jest ważne. Ale to jest tylko droga. To nie jest cel. I nie o to chodzi w naszym życiu, by te osoby stanowiły punkt odniesienia dla nas. Tak jest może, czy może nawet powinno być przez jakiś czas. Ale jeśli nie znajdziemy tego, o czym śpiewaliśmy w psalmie i co jest w gruncie rzeczy centrum chrześcijaństwa i centrum naszego życia, Pan jest moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. Jeśli w tym się nie utwierdzimy, jeśli nie to będzie stanowić wskazówkę naszego życia, to będziemy ciągle w wielkim niebezpieczeństwie, bo człowiek jest zawodny. Mówi ten psalm, który słyszeliśmy. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bo Pan, bo Jezus Chrystus jest ze mną. Nie ulęknę się zła, nawet w ciemnościach, nawet w tych sytuacjach, w których wydaje się, że zupełnie nie widzę przed sobą drogi. I psalmista dodaje,
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. To one mnie pocieszają. Dla ojców Kościoła ów kij i laska pasterska to krzyż Jezusa Chrystusa. To one mają być naszą pociechą. One nas mają pocieszać, zwłaszcza wtedy, kiedy będą nas ogarniać ciemności. Kiedy doświadczymy zawodu ze strony ludzi, także że ze strony naszych pasterzy, bo to nie tylko, że może się zdarzyć, ale w naszych czasach często się zdarza, tym bardziej, że żyjemy w cywilizacji, która podrywa wszelkie autorytety. Stara się nam pokazać, niby w imię wolności, żebyśmy nie ufali nikomu, tylko samym sobie. Żebyśmy odrzucili wszelkich pasterzy. No właśnie, sięgając po ich niedoskonałości, po ich wady, pokazując, że nie są lepsi od nas. Bo to prawda. Bo gdyż jedynym pasterzem jest nasz Pan Jezus Chrystus. My wszyscy ochrzczeni uczestniczymy w Jego pasterzowaniu. Każdemu z nas. Pan powierzył jakiś rodzaj pasterzowania. Rodzicom pasterzowanie, prowadzenie swoich dzieci, innym zgodnie z powołaniami. Zawsze jest tak, że ktoś od nas zależy i dla kogoś albo jesteśmy pomocą, albo jesteśmy przeszkodą. Oczywiście w tym pasterzowaniu kapłani mają i biskup, i papież mają szczególną rolę, ale ciągle trzeba pamiętać, że to tylko ludzie tacy jak my, którzy owszem otrzymali bardzo ważne zadanie i Pan ich z tego będzie rozliczał, ale też mogą tego zadania nie wypełniać albo nie wypełniać właściwie. Tak jak można być złym ojcem, złą matką, tak można być i gorszącym księdzem, czy nawet biskupem. Dlatego jest rzeczą tak ważną, byśmy odnajdywali właśnie, budowali te relacje z Panem i nie odnosili się do tego, nie pocieszali się tym, że mamy księdza, przyjaciela, przyjaciela rodziny, czy nawet może biskupa, czy że mamy kogoś w rodzinie, kto jest w stanie duchownym. Być może niektórzy tak patrzą na rodziny, z których pochodzą księża, czy siostry zakonne, ale jeśli potem się okaże, że w tej rodzinie są też różne nieciekawe sytuacje, czy to ma być powód, że mamy odejść, czy jakoś powątpiewać w to, co zostawił nam i co daje nam nasz jedyny pasterz, to, że z tego, do czego nas wezwał, co nam udzielił, nie korzystamy właściwie, czy do końca, czy tak jak on. No właśnie, to z tego będziemy rozliczeni, my wszyscy. Oczywiście Pan jest miłosierny, rozumie nasze słabości, przebacza je, ale też skutki złego pasterzowania pozostają. Ja dziękuję Panu Bogu, że wczoraj dał mi tyle siły i natchnienia, żeby po tym upalnym dniu, przed południu, tuż po obiedzie, gdy otrzymałem telefon, iż gdzieś tam daleko, poza Atenami, Paharnes, jest umierająca Polka, że Pan mi dał to natchnienie, żeby natychmiast się tam udać. I że nie odkładałem tego na później, choć wydawało się, że można odłożyć, bo wydawało się, że jeszcze jakoś może pożyję, może wieczorem po mszy świętej, kiedy będzie chłodniej. Ale Pan mi dał to natchnienie poniekąd, wewnętrzny przymus, żeby tam jechać, mimo trudności i kłopotów, jakie miałem po drodze. I co się okazało? Że owszem, udzieliłem jej namaszczenia chorych, absolucji generalnej i kiedy wróciłem tutaj, otrzymałem telefon, że już umarła. To nasze pasterzowanie, czy kapłańskie, czy jakiekolwiek inne, jest niesamowicie ważne.
śmiertelnie ważne, jak widać na tym przykładzie. Dlatego też prośmy Pana, aby to On był naszym pasterzem i żebyśmy pamiętali, że w tym Jego pasterzowaniu uczestniczymy i że mamy wpatrywać się w Niego. I owszem, tak jak mówi w Ewangelii, trzeba odpoczywać. Trzeba odpoczywać, bo gdy apostołowie wrócili, zebrali się u Pana Jezusa i On zobaczył, jak oni są zmęczeni, mówi do nich, odpłyńmy osobno na pustkowia, abyśmy odpoczęli. Ale gdy wysiadł i ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Prośmy o to dla siebie samych, dla naszych pasterzy, abyśmy mieli właśnie to czułe serce Jezusa Chrystusa, naszego prawdziwego pasterza. I żebyśmy wtedy, kiedy przychodzi to wezwanie apelujące do naszego serca, by pomóc innym, by się nimi zająć, czy to właśnie jako kapłan, czy jako rodzic, czy jako przyjaciel, czy jak, zwyczajnie jako towarzysz, być może przy osobie, której nie znamy, a widzimy, że potrzebuje pomocy, abyśmy nie tłumaczyli się zmęczeniem, abyśmy nie tłumaczyli się innymi ważniejszymi rzeczami, bo to, co jest najważniejsze, to, co jest istotą Boga, to, co objawia nam Jezus Chrystus i co w gruncie rzeczy jest istotą naszego życia i co nas prowadzi do nieba, to miłość, prawdziwa miłość, Jego miłość, która pragnie zamieszkać w naszych sercach i je przemieniać. Serc skupionych na sobie, zalęknionych, tłumaczących się na różne sposoby, w serca otwarte. Amen.